okolicy wyborów 4 czerwca 1989 województwa podlaskiego. Mija dzisiaj 30 lat od pierwszych po II wojnie światowej demokratycznych wyborów do polskiego Senatu i częściowo demokratycznych wyborów do polskiego Sejmu. Wyborów, które zmieniły wszystko. W wyniku ich przeprowadzenia Polska stała się pierwszym państwem tak zwanego obozu komunistycznego, w którym przedstawiciele opozycji demokratycznej uzyskali realny wpływ na sprawowanie władzy. Polacy zdecydowali o zwycięstwie kandydatów Komitetu Obywatelskiego Solidarność, popierając go, a głosując przeciwko kandydatom partii i ugrupowań rządzących w PRL-u. Skala zwycięstwa opozycji solidarnościowej i jednoczesna klęska ówczesnych władz doprowadziły w istotny sposób do rozpadu PRL-u. Władze po raz pierwszy w powojennej historii Polski odważyły się przeprowadzić wybory, które nie były wprawdzie wolne, ale i tak niosły w sobie dużą możliwość wyboru. W efekcie obnażyły to, że Polska Zjednoczona Partia Robotnicza i jej sojusznicy nie posiadają społecznej legitymacji do rządzenia krajem. Wszystkim działaczom opozycji z lat 80. i wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania wyborów z czerwca 89 roku, należna jest pamięć i podziękowanie. W imieniu suwalskiego samorządu wspomnę kilka najważniejszych osób tego czasu. Tadeusza Tylendę, Krzysztofa Zadrąga, Aleksandra Seredyńskiego oraz Piotra Bajera i Mirosława Basiewicza, Jerzego Broca, Stanisława Kowalczyka, Weronikę Merecką, Jarosława Sławińskiego, Wojciecha Tucholskiego i Wojciecha Wasilewskiego. Pamiętamy i dziękujemy.